Cześć wszystkim, z tej strony Astralium, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age Inquisicja. Dobrze, skończyliśmy sobie przy Astralium, tak? Natomiast my się udamy jeszcze do podniebnej twierdzy, tylko tak, o tutaj jest ta podniebna twierdza, okej. To się udajmy, wobec tego poproszę serdecznie, jest niedaleko azylu, w sumie wszystko pasuje. Sera nigdy nie była. Okej. Czy to jest piosenka jakaś? Może? Nie wiem. Nieważne. W każdym razie... o! Specjalizacja inkwizytora! Super! Nareszcie, weź udział w rozprawie. Wydaj wyrok. Naprawili tutaj rzeczy! Patrzcie wy to! To jakoś wygląda! Dobra, wiecie co? Ja nie będę tutaj przeglądała, co jest i w ogóle. Pójdziemy wprost do... O! Ma gościa Józefina. Pójdziemy wprost do Salinarad. Bo to właśnie mnie interesuje. Tak więc zoaj na Naradę Wojenną. Poproszę. I dobrze, w takim razie po stronie orlezjańskiej coś jest, ale też po stronie feraldeńskiej, tak więc mąż w Nevarze. Siły inkwizycji czekały, aż Virelius opuści Pałac Królewski w Nevarze. Obserwowaliśmy podejrzanego, dopóki nie upewniliśmy się, że zamierzał złożyć meldunek swoim mocodawcom w tewinterskim mieście Trevis. Dopiero wtedy zaatakowaliśmy. Doniesiono mi, że nasz agent, łupieżca imieniem Tamar, przydarł się przez cały oddział Wenatorii, zabijając każdego, kto stanął mu na drodze. Sam Virelius został pojmany, odzyskaliśmy artefakty, które miał przy sobie, a z doniesień wynika, że król Markus odzyskał pełnię władz umysłowych. Niczym przebudzone ze snu, zagrożenie ze strony Wenatorii w Nevarze zostało wyeliminowane. Kalen. No i fajnie. Odszukaj Rysa, tak? Dobra, co my tu mamy? Inkwizytorku, ja i Rysa zawdzięczamy ci życie i wolność. Marzyłam kiedyś, abyśmy z Rysem wzięli udział w konklawę. Miałam nadzieję, że nasze głosy mogłyby doprowadzić do zakończenia tej szalonej wojny. Gdy usłyszałam o zniszczeniu świątyni świętych prochów, zdałam sobie sprawę, że mogliśmy zginąć z całą resztą. Tempelusze, których śledziłam i których ofiarą się w końcu stałam, używali dziwnego czerwonego lirium, z jakim się wcześniej nie spotkałam. Od żołnierzy inkwizycji, którzy nas ocalili, usłyszałam, że identyczne lirium natrafiłaś w reduzie Teringfall i uratowałaś Templariuszy od spaczenia. Dziękuję ci za to. Choć opuściłam zakon Templariuszy, zawsze wierzyłam w wyznawane przez nich ideały. Mam nadzieję, że dobrze ci się przysłużą w walce z Koryfeuszem. Musimy z Rysem dojść do siebie po odniesionych ranach. Zresztą nasza obecność w podniebnej twierdzy rozdrażniłaby Templariuszy, bo wielu z nich ma mnie za zdrajczynię. Mimo to, gdy wrócimy do zdrowia, chętnie będziemy służyć Inkwizycji. Z poważaniem komtur Evangeline. Poniżej znajduje się dopisek zapewnia autorstwa Cole'a. Prosiłam, abyś tego nie robiła. Byłem zdenerwowany, dopóki ich to nie ocaliło. Dobrze się stało. No i fajnie. I tam mamy, żeby ich oddelegować, tak? Gdzie jest ta operacja? Powstrzymaj wojnę, zbadaj upadek łowcy. A, możliwe, że gdzieś tutaj specjalizacji zdobyć przyjaźń Orzammaru. Tutaj? Oddeleguj, o właśnie. Jest dostępna, ale to póki co zostawimy. Fałszywe oskarżenia. Stwierdzenie, że córka Lady Dali sympatyzowała z magami, to za mało powiedziane. Jej były kochanek jest magiem i to z ekstremistycznymi ciągotami. Razem z pomagierami stara się wzbudzić nastroje wrogie wobec Templariuszy i zdyskredytować w ten sposób Inkwizycję. Obawia się, że nasze związki z Templariuszami dają im zbyt wielkie wpływy i zagrażają temu, co zostało z rebelii magów. Na szczęście Lady Dalia zgodziła się wycofać oskarżenia wymierzone w Templariuszy, pod warunkiem, że nie wyjawimy nieostrożnych zachowań jej córki, Józefina. Okej. To dobrze, czyli mamy kolejną operację, tak? Dostępną. Poczekajcie sekundkę. Kupiłam sobie coś, ale mi nie smakuje, szkoda. Dobra, w takim razie specjalizacja inkwizytorki. Mogę zapewnić instrukcje dla legionów, które chcą do nas dołączyć, ale czy inkwizytorka może być prawdziwą przywódczynią, gdy szkoli się z podwładnymi? Jest ona inspirującą postacią i powinna mieć większe aspiracje. Awans specjalisty z naszych szeregów nie spełnia tego zadania. Z tym szacunkiem dla naszych ludzi potrzeby Herolda są tak wyjątkowe, że zalecam poszukać na zewnątrz najlepszego eksperta od walki, bez względu na jego powiązania. Kwatermistrz Morris. Kręgi mogły się rozpaść, ale nadal posiadamy kontakty. To potężni magowie, niezwiązani z buntem, którzy mogą zaoferować szkolenie. Tak więc poproszę. Wezwano najlepszych z najlepszych. Szkolenie z tymi specjalistami zapewni inkwizytorce wysoki poziom umiejętności. No i fajnie. Tak, bo tutaj w tym momencie działa to trochę inaczej niż w poprzednich częściach. Ale to zaraz wam wyjaśnię, jak odejdziemy od stołu narad może. Rysa i Evangeline. Inkwizytorko, doszliśmy już do siebie, rany się zabliźniły i jesteśmy gotowi służyć inkwizycji. Evangeline ma wśród orlezjańskiej arystokracji przyjaciół, którzy zapewne zechcą nas wysłuchać. Ja z kolei znam lokalizację kilku skrytek należących do zbuntowanych magów. Albo jeśli wolisz, chętnie dołączymy do wojsk inkwizycji w pobliżu Val Firmin i staniemy do walki przeciwko siłom Koryfeusza. Gotowi ci służyć, Rys i Evangeline. Doświadczona templariuszka i potężny mag znacząco wzmocniłyby naszą siłę militarną w pobliżu Val Firmin. Tak więc lecisz. I dobra. Magowie nieprzebytym lesie. Wy nieprzebytym lesie chyba. Zdobądź przyjaźń Orzammaru. Otrzymaliśmy wiadomość z Orzammaru, wiedząc, że Tedas zagraża starożytny pomiot. Król Bejlen oficjalnie ogłosił poparcie dla inkwizycji Józefina. Powinniśmy jak najszybciej wysłać delegację do Orzammaru, aby zawiązać ten sojusz. Lecisz? W sensie, no, zajmij się tym po prostu. Zapasy z ziemia, tutaj kotlina, tak. Przyjaciółka Aquarinius, zbadają upadek łowcy. Prawda lub wyzwanie, niebezpieczna gra. Słowiku, nie doceniliśmy zagrożenia. Nasza znajoma markiza spotkała się w zeszłym tygodniu z tuzinem szlachty. Doszło do wręczenia łapówek w postaci prezentów, w większości po piersi Justyni V. Zdobyliśmy jedno i odkryliśmy, że w środku jest wydrożone i pełne czerwonego lirium. Czekam na polecenia. Musimy sprawdzić, by jednemu z tych posągów z lirium przydarzył się publiczny wypadek. No dobra, tak więc lecisz. I to w takim razie wszystko na chwilę obecną, jeśli chodzi o salę obrad. Nie będziemy zwiedzać tej podniebnej twierdzy w tym momencie, bo jest to jednak trochę sprzeczne z tym, co bym chciała robić, czyli po prostu porobić jakieś zadania poboczne gdzieś indziej niż w podniebnej twierdzy. Czy gra się zbagowała? Nie, dobra. O! Serio? A, bo przybyli ci specjaliści, dobra. Okej, oddaję honor. No i dobra, w takim razie. To. Moi mili, tutaj specjalizacje działają w tej części trochę inaczej, mianowicie są aż 3 specjalizacje, a dana postać może mieć tylko jedną z 3 właśnie do wyboru. I teraz każdy nasz towarzysz ma różne specjalizacje już wybrane, tak więc tak. Cassandra ma templariuszkę. Dawno temu poszukiwacze prawdy założyli zakon templariuszy i nauczyli ich, jak rozprawiać się z wrogo nastawionymi magami i ich zaklęciami. Dlatego też Cassandra posiada wszystkie zdolności templariuszy, jednak bez ryzyka uzależnienia się od lirium. Sera widzę, że jej się nie odblokowało jeszcze. Możliwe, że to dlatego, że jej z nami nie było. Tak patrzę. Blackwall nie, no. Vivienne też nie ma. Solas. Varric. Byk. Ta! Dlatego, że ich nie wybrałam jeszcze jako towarzyszy. Dobra, to lecimy na zaziemię w takim razie. Póki co. Myślę. Faktycznie coś robić. Dobra, tutaj jest Astralium, do którego bym chciała dotrzeć, tylko teraz... no dobra, stąd. Niech będzie. Udaj się na miejsce. To wobec tego Sera, Varric i żelazny byk. Potwierdź. Od co? Niech im też się odblokują specjalizacje. Nie istniały słowa na niebo, ziemię, morze i wiatr. Albo zrobię inaczej. Tak. Zmień towarzyszy. Sera Dorian Varric, potwierdź. Teraz sobie sprawdzimy ich specjalizację. No, jej się odblokowało w takim razie. To będzie to. Nawałnica. Dysponując mnóstwem asów i sztuczek w rękawie, Sera atakuje swoich przeciwników z nienacka, nim ci w ogóle zorientują się, że biorą udział w walce. Uderza szybko i mocno, a jeśli ogarniają alchemiczny ogień, to tym lepiej. Dalej Dorian. Nekromanta. Mantka. Dorian jest dobrze obeznany w zaklęciach, które zniewalają i manipulują duchami z pustki. W Imperium Tevinteru praktyka ta nie jest piętnowana, jak w innych regionach Tedas. Varric. Artefaktor. Po latach doświadczeń z gilią kupców i świadkiem wydawniczym, Varric stał się ekspertem od radzenia sobie z zabójczymi pułapkami i zawiłymi mechanizmami. Dalej, to ja. Faktycznie, dobra, zmień towarzyszy. W takim razie Cassandrę już czytaliśmy. Blackwall, Cole, Vivienne. Potwierdź. Tak, dalej. Blackwall. Bohater. Blackwall poprzysiągł oddać życie, by chronić swoich przyjaciół i sojuszników. Chroni ich przed niebezpieczeństwami, a jego doświadczenie i determinacja pozwalają mu odeprzeć ataki, które powaliłyby słabszych przeciwników. Dobra, dalej. Cole. Zabójca. Jak na ducha współczucia, Cole świetnie radzi sobie z szybkim i precyzyjnym zabijaniem. Potrafi eliminować przeciwników zbyt groźnych, by się do nich zbliżyć uderzeniami, których wrogowie nawet nie zauważą. I tutaj mamy Vivienne, której z jakiejś przyczyny się nie odblokowała jeszcze specjalizacja. Dlaczego dzisiaj Vivienne nie odblokowała specjalizacja? Halo? Co jest? Skąd to zwątpienie? O, już ma. Zaklinaczka. Czy w modzie, czy na wojnie Vivienne lubi przebywać w centrum uwagi i wydarzeń i kontrolować wszystko, co się wokół niej dzieje. Zamierza osobiście dopilnować, by przywrócono porządek. Siłą, jeśli będzie to konieczne. To jest ciekawa specjalizacja, chociaż ja z reguły brałam inną odnowienie. Ciekawe rzeczy. Będę musiała przeczytać jeszcze, jak to wygląda, bo tutaj są właśnie duchowe ostrza, płaszcz pustki. Na chwilę uzyskujesz nietykalność! O proszę. Nieźle, a tutaj pole zakłócające. Magiczna energia, która spowalnia i osłabia wrogów. To jest ciekawie. Dobra. I to tyle, więc tak. No kurde, Bela, weź mi zmień postać na moją. Dziękuję. Teraz. Jezus Maria, masakra. Solas, byk. No i Varrica sobie weźmiemy. Już zostaniemy z taką ekipą. I dobra, dalej. Solas, któremu też się cholera jasna jeszcze nie odblokowało. Czekajcie, weźmiemy się, przełączymy na każdego z nich na chwilę. I teraz powinno być po problemie w teorii. No. Solas. Mak szczelin. Lata poświęcone na badanie pustki pozwalają Solasowi manipulować jej energią w przewidywalny sposób. Potrafi on wydobywać materię z pustki, a nawet zakrzywiać zasłony i wykorzystywać ją jako broń przeciwko swoim wrogom. To jest coś, co ja wybierałam poprzednio, jak grałam Kamienna Pięść. Cios za zasłony z materii pustki, kopie własnej pięści i wbijasz w ziemię pobliskich przeciwników. Tutaj jest ognista burza, z nieba deszcz płonących meteorytów, które przez kilka sekund zasypują wrogów na wyznaczonym obszarze. Wir otchłani. Tworzysz niewielką szczelinę, która przyciąga wrogów do środka. Spoko. I żelazny byk, jeszcze łupieżca. Styl walki żelaznego byka jest oparty na zabójczej agresji i wściekłości. Nauczył się on wykorzystywać ból, by wzmacniać własną furię, co sprawia, że jest jeszcze groźniejszy w krwawych starciach. Dobra, w takim razie. Czekajcie chwilę, bo coś mnie... wstydliwa lektura, tak, ale nie, mi chodzi o niedokończone sprawy. Pomóż Cassandrze, czyli trzeba mieć ją w drużynie. Do tych zadań, to w sumie może ja bym sobie zmieniła faktycznie. Kurde bela, ja cały czas teraz zmieniam tą drużynę, sorry wielkie. Spojrzymy, czy... w sensie inaczej, najpierw idziemy do Astralium, a potem sobie spojrzymy, czy w końcu się bug ogarnął i czy już mogę ubić tego typa, co właśnie jest tam niedaleko obozu, a którego mamy ubić w ramach zadania Cassandry. Bo cholera w gruncie rzeczy wie, czy damy radę go ubić, czy też nie. No, cholera wie. To jest dobrze powiedziane. Bo głośno. Dobra, hej ho, do Astralium by się biegło. I to niestety będzie trochę wyżej. Nie mogę spojrzeć wyżej w ogóle na koniu, jak jestem. Szkoda. Dobra, tutaj sobie przebiegniemy. Zachodnie peryferie. Tak, tyle to ja wiem. I sobie jakoś trzeba tędy podziałać. Tak więc dobra, tutaj widzę jakieś wejście względnie mało strome. Czy tutaj by dał radę koń przejść? Wątpię trochę, ale nie da rady zbytnio. Chciałam powiedzieć, że próbować można, ale nie. Dobra, jak to wygląda w takim razie? No tutaj nie wiem, no ma potencjał w sumie. Dobra, tutaj, o. Dawaj, dasz radę. Powiedziałam, że dasz radę, to dasz radę. No. Okej. Skakaj. A tutaj jest w ogóle ścieżka jakaś, Chryste Panie. Oczywiście, że ja sobie utrudniam, kiedy nie muszę. Dobra. W takim razie tutaj sobie już zejdziemy. Z tego, z kunia. Przy okazji się oczywiście pojawiają moi mili towarzysze. Poginął talizman piórogłuszca. No spoko. Astralium wobec tego. I zobaczmy. Te zagadki nie będą się robiły prostsze akurat, więc też ciekawe. Dobra, jak to wygląda? Bo tutaj jest więcej tych resetów w takim razie. Jest więcej punktów. Dobra, w ten sposób... Nie, to się nie uda. Już spartoliłam. Dobra. Spróbujmy w takim razie w ten sposób. Tak. I jeszcze tutaj niżej będzie. No właśnie. Tutaj, teraz tu. Teraz w ten sposób. Tak. I tu ramię zrobimy. No i fajnie. I to jest jak nie mam smok. Drakonis, wielki smok nawet, wow. Astralia na Zaziemiu zbadaj jaskinie, tak, ponieważ teraz, kiedy wszystkie Astralia sobie zrobiliśmy, to w tym momencie odblokowuje się dodatkowa lokacja, która jest niedaleko tej całej wilczej kniei, czy jak to się nazywało. I to właśnie myślę, że sobie w tym momencie zrobimy, chociaż... Dobra, wiecie co? Idę na szybko się przejść do obozu w lesie i sprawdzić, czy jest tam ten typ, bo mnie będzie normalnie to... męczyło długi czas. Tak więc lecimy. Wypiłam coś, co wywołało u mnie alergię. No co za głupota, Chryste Panie. I teraz mnie w gardle piecze. Ech. Przynajmniej głos mi się nie zmienił jakoś specjalnie, co nie? Tak więc... drobne błogosławieństwa, tak? Tak? To dajcie? Nie, no nie mogę. Widzę. Chyba już to przeszukiwałam. Kiedyś. Jezus Maria, ktoś tam jest! Nareszcie! Dzień dobry, panowie! Może kwestia jest taka, że wiecie, że nie... że to powinnam pierw właśnie pójść do tej twierdzy podniebnej, żeby faktycznie się przeładowało. Czy jakoś tak? Thank you for bringing us here. Bardzo proszę, Cassandro. Tak więc dobra, wyeliminowany cel został. Bardzo dobrze, mamy jeden z głowy. Sobie w tym momencie to oznaczę. I bardzo proszę tutaj się przenieść do tego obozu. Przy okazji chyba tutaj są jeszcze... Cassandra mocno pochwala, Cassandra popiera. Fajnie. Fajnie, że aż tak, bardzo się cieszą. Jezus Maria, co tu się dzieje takiego? Czy ktoś jakiś ogień wywołał? Bo w sumie tak to brzmiało, jakby była normalnie burza ognista, przysięgam. Tak, i generalnie, jeszcze wam tak powiem, że każdy ma pasek skupienia swój prywatny, który pozwala na użycie specjalnej umiejętności. Tylko że specjalne umiejętności wynikają właśnie ze specjalizacji, których no jeszcze im nie rozwijam, bo po prostu nie mam punktów doświadczenia, prawda? Ale to, jak zdobędziemy poziom, to zaczniemy im rozwijać te specjalizacje. I ja tak się zastanawiam właśnie, nekromanty praktycznie na bank nie wybiorę, chociaż sobie poczytam, myślę, jakoś poza odcinkiem, jeśli trafimy do podniebnej twierdzy, to sobie właśnie poczytam poza odcinkiem o umiejętnościach naszych towarzyszy. Bo jednak, bo my ogólnie mamy dosłownie kopię ich umiejętności. Chyba nawet umiejętności specjalne mamy takie same, więc... więc no można sobie właśnie sprawdzić na ich przykładzie, jak to może wyglądać. Wiedźmi las... I to było właśnie w tej kryjówce apostatów. Mówiłam wam, że tam jest coś, co wiem, że to jest, ale nie pamiętam, kiedy to możemy ogarnąć, że tak to ujmę. I właśnie teraz możemy to ogarnąć, ponieważ w tej twierdzy apostatów właśnie są drzwi, które w tym momencie się ogólnie odblokowały przy pomocy rozwiązania zagadek Astralium. Więc... O, dużo oneksu. Oneksu, nie oneksu, Jezus Maria. Nie umiem mówić. Nic nowego w gruncie rzeczy. No, tak więc jak widzicie, wszystkie trzy tutaj zapalone są i mamy tutaj skarb. Wyjątkowy jakiś. Albo przynajmniej ma być wyjątkowy z tego, co kojarzą. Tutaj embrium sobie pozbieramy i... Przeszukaj. Wężowe ostrze. Fajnie. Dobra, w takim razie zadanie zostało zakończone w tym momencie i bardzo dobrze. Natomiast ja może bym tak wyszła tutaj sobie. Wezwała mojego okunia ponownie, bo już się zdążył zdematerializować. I bym się przejechała tutaj do tych punktów orientacyjnych, wiecie? Bo właśnie są, a ja nie chcę, żeby były, że tak to ujmę, bo mnie to będzie irytowało, że mam znaczniki dodatkowe na mapie. Jak to zwykle bywa zresztą. Dobra, z tego biegniemy, byle dalej, byle szybciej. No przynajmniej próbujemy. Dobra, w takim razie... Ulala! Ciekawie to wygląda, muszę przyznać. Dobra, zejdźże z tego kunia. Cyk. Zajmij! Moje! Teda jasny topór matka awarów. Oczywiście czytajcie, jeśli chcecie. Dobra, i tutaj nieopodal jest kolejny punkt orientacyjny, to się właśnie do niego również przejdziemy. Tym razem już na piechotę, bo bez przesady. Jakaś chatka puchatka. A tu mnie nie było przypadkiem? Byłam tu. No, byłam tu. Matka awarów, to jeszcze a propos niej, rozumiem. Okej, i w tym momencie to czas się zająć czymś innym po prostu. Tak więc, czekajcie, czy my tu jeszcze mamy jakieś zadania? Bo nie kojarzę, nie pamiętam. Czekajcie sekundkę, dziennik. Chodzi mi głównie o zadania dla towarzyszy, szary wspomnienia, zaziemie zrobione, tutaj też zrobione na zaziemiu, tutaj z Varriciem trzeba, wszystko na czerwono, to jeszcze faktycznie to trzeba zrobić, przysługi dla zaklinaczki, na zaziemiu już zrobione, aha, tutaj Valroyo, zaście i za skórę. Dobrze, w takim razie do Redcliffe poproszę się wybrać w tym momencie, do naszej drogiej osady i w końcu... No co ty, naprawdę? W końcu sobie wykorzystamy tutaj naszych towarzysza, dokładniej w tym momencie Cola, żeby nam otworzył, cholera jasna, te drzwi. Od co? Tak więc poproszę. Właśnie mamy wejście i to tutaj będzie coś... Tu. Weź, weź. Siwa, whisky, szarowniak, piwo werbunkowe. Zapewne znane lokalnym grupom Szarej Straży trunki te odzwierciedlają zwyczaj lub może legendę, zrodzony z potrzeby. Strażnik, mogąc zajmować dobra dla swojej sprawy, zlewa na wpół opróżnione butelki, by oszczędzić miejsce podczas podróży. Nigdy nie są opróżnione w pełni, ani jak w przypadku czajnika, czyszczone, więc w końcu nabierają posmaku równie unikalnego, co sam strażnik, który je nosi. Co nas to obchodzi? Nic nie pali tak, jak pierwszy kubek. Może to prawda, a może jedynie hołd służony tradycji. Wydaje się, że butelki docierają dalej, niż zdałoby ich strażnik imiennik. Butelka oznaczona jako rocznik, strażniczka Betani Hawk, szczyny księżniczki. O Jezu. Fajnie, ej. Taki fajny trochę isterek. Złoto dostałam stąd, fajnie. Dobra, i idziemy po kolejne zadanie poboczne, żeby zdobyć, ale poza tym chciałabym jeszcze się przejść po Redcliffe, żeby sobie właśnie podblokowywać te miejsca, które są zablokowane w tym momencie. Będę musiała tutaj wejść na górę, ta... Ała. Dobra, tak, tutaj jest zamknięte, widzę, ale póki co idziemy właśnie tutaj, żeby misję zdobyć. Jest elfi korzeń, widzę, to sobie pozbieram, bo elfi korzeń w tym momencie jest dla mnie dość ważny. Tam też jest elfi korzeń, to w sumie może się... O, wespnę. Cyk. Jestem dobra, nie? Okej, wobec tego sobie w tym momencie zejdźmy jakoś dziwacznie, ale cicho. Zapisik poproszę. Uzdrowicielka z zaziemia. Dzień dobry. My apologies. Can I help you? There are refugees at the crossroads who would benefit from a healer. Of course they would. These attacks by the Templars have endangered countless innocent lives. But if I go to the crossroads to help, I might end up in danger myself. I doubt those refugees would risk their lives for a knife here. Why should I risk mine for them? Have people called you a knife ear? Every day. They need the salves I sell, but they spit on me once they've paid. These villagers only tolerate me because Templars killed their human healer. I doubt the humans at the crossroads would be any different. The Inquisition honors the efforts of all who are willing to help in these dark times. Help the refugees, and we will ensure that you are protected and respected. All right. If the Inquisition soldiers are there, I might be safer regardless. I'll see you at the crossroads soon. Just give me a moment to gather my things. No i fajnie. Czy to w takim razie anuluje... Nie, nie anuluje, widzę, zadania. Yes. We've many injured from attacks by those cursed Templars. I need the herbs to treat people's wounds. It's too dangerous to go hunting through the hills to gather more. I've a list there of the herbs I need. Goodbye. Dobra. W takim razie mamy przy okazji... Ręka, która leczy? Zakończona? Czy ja mam te zioła? Nie wiem. Ręka, która leczy, zadanie zakończone? Nie pojmuję. A, tutaj jest lista. Wrzecionowiec Elfi Korzeń, bardzo proszę. Mam twoje zioła. Dobra, dawaj w takim razie. Zwykły medykament. Coś tutaj jeszcze? Królewski Elfi Korzeń, Elfi Korzeń. I found some of the herbs you were looking for. With this, I'm certain I can save more lives. No i fajnie. I sobie zobaczmy zaawansowany medykament. Kryształowa gracja wrzecionowiec. Dobra, i to wszystkie, tak? Zioła, rzadki medykament, wszystkie co potrzebowałam znaleźć. No i fajnie. W takim razie mamy zrobione. Prawie mamy już poziom 11. Bardzo mnie to cieszy. Tak więc dobra, niech Cole tutaj działa swoją magię, swoje czary Marii w ogóle. A my tutaj mamy jakąś skrzynię. Co to jest? Mistrzowski materiał na poziomie 2. Pieczęć kiełkowca. Plus minus 100 do wskaźnika pancerza. Jezus Maria. Lirium. Czytajcie, jeśli chcecie, rzecz jasna. Tak więc, dobra, ja tutaj sobie... O! Przesunę. O, w ten sposób. I tak, ja potrzebuję generalnie iść do sklepu, żeby sprzedać jakieś swoje rzeczy. Więc sobie wejdziemy. Dzień dobry. Tutaj ma widzę zbroje jakieś. Ulepszenia też są. Spoko. Dobra, w takim razie sprzedaj wszystko, jeśli chodzi o moje kosztowności. 9200, dobra. Kiesa się przyda. Mówiłam wam o tym. Cole? Przejrzę. Dziękuję. Dobra, lecimy w takim razie tutaj. Właśnie jest jakieś zadanko dla mnie jeszcze. To sobie oczywiście weźmiemy. Jezus Maria, profesjonalnie. Wdowiec. First time in all these years, I fear I will not be visiting your ashes. What world is this? That demons and brigands stop a man from taking flowers to his wife's shrine. What if I took flowers to your wife's shrine for you? I do not know what to say, except thank you. I never expected anyone not of the blood to care. My Senna would be grateful. Her shrine lies on a hill to the west. Near the table stones. Thank you. Stay safe. Walk in peace. No dobra, w takim razie. Tylko, że tak, jeszcze bym chciała zobaczyć... Aha, tutaj już nie mam żadnych oznaczonych zamkniętych drzwi, więc myślę, że się przejdziemy właśnie z tym zadaniem właśnie, tak więc obóz w lesie poproszę. Akurat właśnie mi się wydawało, że ja mijałam ten grób senny. W poprzednim odcinku chyba jakoś patrzyliśmy nawet na epitafium na nagrobku, tak to się nazywa? Chyba epitafium, wydaje mi się. Nie jestem w 100% pewna. O, cześć niedźwiedź. Dobra. Dobrze. Skóra niedźwiedzia, fajnie. Zawsze coś do przodu. I tutaj mamy. I expect you to follow orders. The Inquisitor believes you wish to help, but I will not allow you to threaten innocence. Yes. Help the hurt, save the small. If I become a demon, cut me down. Do not doubt me. I will do it. Good. You're serious, aren't you? Yes. I hope you are too. No tak, jednak przecież zostało już powiedziane przez Cole'a, prawda, że ojciec tego właśnie... przepraszam, boi. Że właśnie się stanie demonem, więc... no myślę, że nie powinno to zbytnio dziwić kogokolwiek, że no wręcz wymaga. O, odmieniona przez pustkę skóra niedźwiedzia, też na poziomie drugim widzę. Dodaje wytrzymałości przy trafieniu. No ładnie. Embrium sobie weźmiemy. I tutaj te kwiaty. Bardzo proszę. Wróć do wdowca. Kwiaty dla Senny. No i fajnie. Czyli trzeba powrócić teraz do Redcliffe. No problemu. Tak więc udaj się na miejsce, poproszę serdecznie. I teraz tak, lecimy do niego, w jego kierunku. Bajarka. Nie. Dobra, póki co pędzimy sobie do wdowca. I cleaned Senna's shrine and placed the flowers. May her ashes be gathered by Falandine and carried safely. After all the long years she carried me. Thank you. You do a foolish old man too much kindness. Thank you, friend. May your Inquisition do as much good for the land as you have done for me. I'm glad. Thank you again. Ja mogę jeszcze pogadać z nim? Nie, widzę, że nie, okej. Tak, Cole wyraził aprobatę, fajnie, że tak. Okej, w takim razie no mamy jeszcze dość sporo tych zadań tutaj, więc byśmy się wybrali właśnie wykonać jakieś kolejne, co? Może właśnie bliżej mnie niż dalej, co wy na to? Powiedzmy, że pójdziemy do tego, bo jest myślę najdalej od miejsca, w którym właśnie jest punkt szybkiej podróży, dlatego też koniu! Właśnie zmaterializuj się w którym kierunku? W tamtym nam się udać, dobra. Tak więc pędzimy. Nie ma to jak kunia! Kuniem pędzić. Naprawdę ten koń jakoś, nie wiem, nie wydaje mi się za szybki, ale... Zawsze coś... Nie będę narzekała, myślę, no bez przesady. Droga do Redcliffe tutaj, fajno. Aha, tutaj jakoś niedaleko już, okej. Pasuje mi to, że już niedaleko. Dobra, to w takim razie zejdź proszę. I pędzimy dalej sami. Cyk. Niech nie zniknie właśnie z mapy. Tu jest jakiś list miłosny, zdaje się. Welwet, krwawy lotos, fajnie. Przeczytaj. List o opuszczonym domu. A, to kamienne sny ukończone, tak? Kamień mnie wzywa. W moich snach rzeźbię go dłutem i młotem, a on kształtuje mnie. Moje ciało wykręca się, wychodząc z niego szpon nikły. Światło na niebie sprawia, że kamień jest tym bardziej głośny. W jaskini na wzgórzach jest dobry, mocny kamień. Jeśli się pośpieszę, zdołam wyrzeźbić z niego coś dostatecznie mocnego, by zapewniło mi bezpieczeństwo. Jędenie, jeśli nie wasz sny, to iż porozmawiać z Templariuszami. Wojna się nie liczy. Ich zadaniem jest pomagać, kiedy robi się zbyt strasznie, by poradzić sobie z tym samemu. Jedynym powodem, dla którego Templariusze nie znaleźli cię, gdy byłeś dzieckiem, był fakt, że twoi rodzice cię ukryli. Jeśli rzeźbienie ci pomaga, oto mapa starej jaskini, na którą trafiłem kilka lat temu. Myślę, że znajdziesz w niej kamień, który ci się spodoba. Czekajcie, wykonane zadania za ziemię. Ten głęboki sen bym chciała zobaczyć. Kamienne sny może być. Zabij apostatę, tak? Znaleziono dziennik opisujący niepokojące sny, a także jego plany odniesienia spokoju w jaskini na wzgórzach. Możliwe, że go już niechcący dopadłam. Jak mówię, możliwe jest to. Jak najbardziej. Nie jestem pewna. Cholera wie tak naprawdę. Dobra, w takim razie to cofamy się do rozdroży i pędzimy tutaj po zadanko kolejne. Lecimy. Lecimy. Chciałabym, żeby było bez tego, kurczę, blaszanego ramienia. Ta zbroja. Ale co tam? Bo w sumie ładnie wygląda, tylko właśnie no ta blasza na ramię tak trochę psuje efekt, mam wrażenie. Dobrze, tutaj mamy kogoś, kto chyba strzeże przejścia, wydaje mi się. Rekruterka Belet, może być. Zadanie ukończone. Jezus Maria, ja to normalnie jestem niesamowita. Wykonuję zadania nie mając takiego celu w głowie. Dobra, to przejdźmy tutaj jeszcze, idziemy do ostatniego wykrzykniczka, który jest w tym miejscu. Poziom 11! Wow! Dobra, to może za sekundkę, co? Dobrze go wykorzystamy, bla bla bla. Może sobie w sumie zachowam ten punkcik na już moment, w którym będziemy mieć specjalizację, no. Myślę, że to by nie było z mojej strony najgłupsze. Dobra, tutaj jest rekrut Whittle. What do you need to keep these refugees warm? Blankets, warm clothes, all of it. These poor sods lost everything when the mages and the Templars went crazy. If we were in a village, I could just pinch a blanket off a clothesline and be fine. Out here, I'm sure the apostates have plenty of supplies, just haven't been able to find them. Farewell. And see you. Dobra, znajdź 5 skrytek apostatów, fajnie. Widzę, że mam zaznaczone te skrytki. No ładnie. W sumie niedaleko jednej jest obozu. To możemy się, myślę, przenieść. I sobie przeszukamy od razu skrytki apostatów. Chryste, panie. Jak to wygląda? Czy to są losowe skrzynie, które po prostu sobie są? Cholera wie. Tutaj widzę, właśnie jest związany z tym, no jak to się nazywa. O, skrytka apostatów. A więc to tak wygląda. To znaczy położenie skrytki. Dobrze, wobec tego, czyli tak to wygląda, dobrze wiedzieć w gruncie rzeczy. No proszę, ale właśnie, kurde Bela, powoli oczyszczamy za ziemię. Nie ma co normalnie. Myślę, że no jeszcze nam zostały no odcinek albo dwa może nawet w tym miejscu, aczkolwiek sobie zobaczymy, myślę, że poza ziemią. Poza ziemią nie, myślę, że się poza ziemią udamy na wybrzeże sztormów od razu. Nie będę przerywała zwiedzaniem podniebnej twierdzy, zrobimy to sobie kiedy indziej, żeby wiecie, była jakaś różnorodność. Natomiast w gruncie rzeczy, no to... no na chwilę obecną sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję potrzebę ludu. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!